Zacznę krótko od tego, czym tak właściwie jest łagodny przerost gruczołu krokowego, inaczej prostaty. Przy czym, posługując się bardziej właściwym językiem, wspomnianą dolegliwość powinniśmy raczej określać mianem rozrostu, a nie przerostu, ponieważ mowa tu o sytuacji, gdy dochodzi do powiększenia prostaty na skutek zwiększenia liczby komórek gruczołowych i komórek podścieliska gruczołu krokowego, a nie ich wielkości. W każdym razie łagodny rozrost prostaty to właśnie powiększenie gruczołu krokowego, które ma miejsce u mężczyzn szczególnie po 40 roku życia. W tej grupie wiekowej problem ten dotyka co około 10 osobę, zaś w wieku 60 lat z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego zmaga się co drugi mężczyzna. Przy czym od razu chcę podkreślić, że łagodny rozrost prostaty nie ma podłoża nowotworowego i nie wiąże się z wyższą zachorowalnością na raka prostaty. I dotychczas eksperci nie stwierdzili jednoznacznie jaki czynnik tak naprawdę sprawia że dochodzi do rozwoju wspomnianej choroby jedna z hipotez wskazuje że przyczyną takiego stanu rzeczy jest nadmiernie wysoka aktywność hormonów płciowych w tym przede wszystkim dihydrotestosteronu będącego aktywną formą testosteronu a także estrogenu badacze uważają że hormony te oddziałując na komórki gruczołu krokowego stymulują je do wzrostu czego skutkiem jest właśnie powiększenie prostaty przy czym tak jak powiedziałem, jest to tylko jedna z hipotez. Zanim przejdę do omówienia niefarmakologicznych metod wspomagania leczenia łagodnego rozrostu prostaty, to chciałbym jeszcze zakomunikować, jakie dolegliwości mogą pojawić się w związku z tą chorobą, a zarazem jakie oznaki mogą świadczyć o tym, że zmagamy się właśnie z rozrostem gruczołu krokowego. Otóż z uwagi na to, że powiększający się gruczoł krokowy zaczyna uciskać cewki moczowe oraz to, że w przebiegu tej choroby dochodzi do zaburzenia funkcjonowania mięśnia wypieracza moczu, to najczęstszymi dolegliwościami są zaburzenia w oddawaniu moczu. Przede wszystkim mam tu na myśli często mocz, czyli częste oddawanie moczu, w tym również nekturię, czyli potrzebę oddawania moczu kilka razy w nocy czy ogólnie w trakcie nocnego odpoczynku. Do tego mężczyźni zmagający się z rozrostem prostaty zgłaszają też gwałtowne parcie na mocz, a także zwężenie strumienia moczu przy czym zwężenie to może być na tyle znaczące, że mocz jest oddawany kroplami. Ponadto w trakcie oddawania moczu niekiedy pojawia się ból i pieczenie. Do innych oznak, które mogą świadczyć o rozroście prostaty, zaliczam też bezwiedne wyciekanie moczu z cewki moczowej, uczucie niepełnego opróżnienia pęcherza po oddaniu moczu, a także trudności z rozpoczęciem mikcji, czyli oddawania moczu. Warto też wiedzieć, że jeśli nie podejmiemy się żadnych działań terapeutycznych, to łagodny rozrost gruczołu krokowego sprzyja pojawieniu się infekcji układu moczowego, kamicy moczowej, niewydolności nerek, zaburzeń funkcji seksualnych, a nawet impotencji. Teraz chciałbym już przejść do omówienia naturalnych sposobów wspomagających leczenie łagodnego rozrostu prostaty, przy czym muszę podkreślić, że ich skuteczność jest najwyższa wtedy, gdy mamy do czynienia z początkiem choroby. W bardziej zaawansowanym stadium konieczne jest leczenie farmakologiczne lub operacyjne. Stąd, jeśli zauważyli Państwo u siebie wspomniane problemy, to zachęcam, aby jak najszybciej podjąć się odpowiednich kroków. Jedną z naturalnych metod jest sięgnięcie po korzeń pokrzywy. Przeprowadzone badania z udziałem mężczyzn pokazały, że stosowanie ekstraktu z korzenia pokrzywy łagodzi objawy wspomnianej choroby. Mowa tu przede wszystkim o usprawnieniu przepływu moczu i bardziej skutecznym opróżnianiu pęcherza moczowego. Mam tu na myśli to, że u osób przyjmujących pokrzywę doszło do zmniejszenia objętości zalegającego moczu po jego oddaniu. Do tego badacze zauważyli zmniejszenie rozmiarów gruczołu krokowego. Co ważne, takie pozytywne efekty zostały odnotowane aż u 81% pacjentów. Od siebie dodam, że korzeń pokrzywy można stosować np. w formie gotowego ekstraktu. Zalecana ilość to około 1200 mg ekstraktu dziennie, podzielone na dwie porcje w ciągu dnia. Innym rozwiązaniem jest sporządzenie odwaru poprzez zalanie jednej łyżeczki rozdrobnionego korzenia jedną szklanką wody i gotowanie całości przez 10 minut. Tak sporządzony i odcedzony odwar spożywa się w ilości 3-4 razy dziennie. Przy czym taką terapię najlepiej stosować co najmniej kilka tygodni, a najlepiej kilka dobrych miesięcy. Innym naturalnym rozwiązaniem jest sięgnięcie po owoc palmy sabałowej. W pracach z 2002 i z 2016 roku możemy przeczytać, że podawanie tego surowca, podobnie jak pokrzywy, sprzyja poprawie przepływu moczu, a dodatkowo zmniejsza konieczność częstego oddawania moczu w nocy. Taki efekt prozdrowotny jest związany na przykład z tym, że związki obecne w palmie sabałowej hamują aktywność enzymu odpowiedzialnego za przekształcanie testosteronu do jego aktywnej formy, która, jak powiedziałem na początku filmu, może być przyczyną rozwoju omawianej choroby. Niemniej muszę podkreślić, że niektóre źródła naukowe podają, że wspomniany efekt prozdrowotny może być stosunkowo niewielki. Z tego też względu uważam, że dobrze jest połączyć palmę sabałową z jeszcze innymi rozwiązaniami. Wspomnianą przed chwilą palmę sabałową można połączyć np. ze śliwą afrykańską, która zgodnie z przeprowadzonymi badaniami również przynosi korzyści zdrowotne mężczyznom z łagodnym rozrostem prostaty. Mam tu na myśli poprawę przepływu moczu, zmniejszenie częstotliwości oddawania moczu w nocy, a także zmniejszenie objętości moczu zalegającego w pęcherzu moczowym. Działanie hamujące rozwój łagodnego rozrostu gruczołu krokowego wynika m.in. z tego, że kora śliwy afrykańskiej blokuje aktywność enzymów przekształcających testosteron do jego aktywnej formy, działa rozkurczająco na drogi moczowe, jak również wspomaga regenerację komórek nabłonka prostaty. Od razu też powiem, że znawcy fitoterapii zalecają stosowanie kory śliwy afrykańskiej również w przebiegu zapalenia gruczołu krokowego. Spośród surowców roślinnych pomocne mogą okazać się też pestki dyni, a szczególnie olej z nich tłoczony. Badacze zauważyli, że również i podawanie oleju z pestek dyni pomaga złagodzić niektóre objawy towarzyszące panom złagodnym rozrostem prostaty. Co prawda w porównaniu do Tamsulosinu, czyli jednego z podawanych leków w tej chorobie, wykazywał on mniejszą skuteczność działania, ale jednocześnie powodował mniej skutków ubocznych. Stąd uważam, że olej z pestek dyni zasługuje na włączenie do jadłospisu, przy czym oczywiście wybieramy olej nierafinowany, tłoczony na zimno i dodajemy go do gotowych potraw. W celu poprawy zdrowia warto też regularnie stosować czosnek i cebulę. Warzywa te działają zarówno prewencyjnie, jak i terapeutycznie. Jeśli chodzi o prewencję, to zmniejszają ryzyko rozwoju rozrostu gruczołu krokowego o 35%, a gdy mowa o działaniu terapeutycznym, to sprzyjają one zmniejszeniu wielkości prostaty oraz poprawiają przepływ moczu i zmniejszają częstotliwość jego oddawania. Poza tym, o czym przed chwilą powiedziałem, istnieje jeszcze kilka innych sposobów, aby zadziałać ochronnie na rozrośniętą prostatę. Zgodnie z literaturą fachową istnieją pewne przesłanki, aby zredukować swoją masę ciała w przypadku nadwagi i otyłości, włączyć preparat z omega-3 w ilości minimum 900 mg dziennie lub dostarczyć tego składnika spożywając regularnie 2-3 porcje tłustych ryb tygodniowo, takich jak makrela, dziki łosoś, śledź, pstrąg tęczowy lub sardynki, suplementować witaminę D, która pomaga zarówno zmniejszyć rozmiary chorej prostaty, jak również łagodzi objawy wspomnianej choroby. Sięgnąć po produkty bogate w cynk, a także po produkty zawierające likopen, do których należą przede wszystkim pomidory, przetwory pomidorowe oraz arbus. W przypadku likopenu, jeśli ktoś zbyt często nie spożywa wspomnianych produktów, to można dostarczyć go też w formie preparatów w ilości 15 mg dziennie. Co więcej, jak pokazują najnowsze wyniki badania z 2024 roku, uzupełnieniem leczenia farmakologicznego może być też jednoczesne stosowanie L-karnityny oraz koenzymu Q10, które zwiększają skuteczność farmakologii w zakresie zmniejszenia objętości prostaty i poprawy zaburzeń erekcji. Jak wspomniałem na początku filmu, łagodny rozrost prostaty to typowa dolegliwość, która pojawia się z wiekiem. Podobnie jest w przypadku chorób stawów, które na skutek upływu lat ulegają osłabieniu. I w nawiązaniu do tego, jeśli chcieliby się Państwo dowiedzieć jak poprawić zdrowie stawów, to zachęcam do obejrzenia kolejnego krótkiego materiału. Aby się z nim zapoznać, wystarczy kliknąć na miniaturę, która pojawiła się na ekranie. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.